Kilkanaście minut po fantastycznym meczu z Procomem mam przyjemność porozmawiać z kapitanem Anwilu Andrzejem Plutą. Panie Andrzeju, fantastyczny mecz, emocje do samego końca, wynik mógł być w obie strony. Zatem czy spodziewaliście się, że to będzie tak właśnie wyglądać, czy może Procom was czymś szczególnie zaskoczył? Znaczy, przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Przyszło to zwycięstwo nam ciężko, bo walka była do ostatniej sekundy. Ale tak jak wcześniej jeszcze mówiłem, że wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, wykonaliśmy wszystkie realizacje przedmeczowe. No i było widać, że cała drużyna gra na 100% możliwości w obronie i w ataku. To przyniosło nam efekt, że wygraliśmy całe spotkanie. Cieszymy się, bo wczoraj kolejka cała grała jakby dla nas. No i aby to wykorzystać, potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, wygraliśmy. Jest 5 kolejek do końca, musimy iść swoją drogą, musimy wykonywać te założenia, które sobie tam postawiliśmy, dlatego idziemy dalej. Dokładnie tak jak pan powiedział, Kotwica, Polpharma grały właśnie dla Anwilu. Na konferencji pomeczowej Filip Dylewicz powiedział do zobaczenia w finale. Czy zatem już teraz można prognozować, że taki może być finał? Ja powiem tak, myślę, że jesteśmy w stanie pewnie, ale najpierw ja się skupiam na tym, aby teraz te 5 spotkań dograć do końca regularnego sezonu. Potem skupimy się na tym, aby dostać się do czwórki, a jak już będziemy w czwórce, będziemy myśleć o finale. W pewnym momencie meczu, gdy grał pan jak zwykle, zresztą bardzo dobrze, pomyślałem, z koszykówki pan Andrzej Puta to powinien mieć profesora. Ale taka drobna uwaga, nie chciałbym być uszczypliwy, po pańskim 5. faulu to chyba jeszcze tylko doktorat. Znaczy ja powiem tak, no dziękuję za takie tutaj wyróżnienia. No ja może powiem, byłem zły na siebie troszeczkę, że te 7 minut do końca zrobiłem ten 5. faul. Bo mogłem, drużyna mnie potrzebowała i mogłem być jeszcze te 3-4 minuty dłużej na parkiecie, no ale tak się nie stało. Popełniłem przewinienie, kosztowało mnie to troszeczkę zdrowia, bo za Loganem dzisiaj musiałem troszeczkę pobiegać. Ale nie mam dla siebie pretensji, myślę, że drużyna wygrała, zastąpiła mnie godnie. Myślę, że dzisiaj godnie nawzajem siebie uzupełnialiśmy i po to jest drużyna i dlatego cieszymy się bardzo. Nie można po dzisiejszym meczu nie wspomnieć o kibicach. Tumult tutaj był taki, że mnie po drugiej kwarcie rozbolała głowa niemal ogłuchem, jest bardzo gorąco. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Ten doping na pewno wam pomógł i pewnie szczególnie w końcówce. Znaczy ja tutaj chcę podziękować kibicom, że tak licznie przyszli na mecz. Myślę, że sam mecz z Procomem to już jest klasyk polskiej ekstraklasy. Dopisała dzisiaj publiczność, pięknie ubrani na biało. Myślę, że fantastycznie to wszystko wyglądało. Do tego świetny doping, na pewno 6. zawodnik na parkiecie i oby tak dalej. Myślę, że zachęcam właśnie, aby na każdym meczu była taka publiczność. Dziękuję pięknie i po takich meczach myślę, że droga do finału jest otwarta. Ja bym chciał, no. Chciałbym, żeby tak było, ale sport jest nieobliczalny, dlatego tutaj wszystko musi się zakończyć na parkiecie, dlatego przed nami kolejny mecz w niedzielę, jedziemy do Czarnych Słupsk, kolejna, mogę powiedzieć, ciężka wyprawa, ale myślę, że z taką agresją, z takim zaangażowaniem w tej formie, co jesteśmy, powinniśmy zagrać dobre spotkanie. Raz jeszcze pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.